Ja zacznę od gratulacji dla pana trenera Dyrdoła, ponieważ uważam, że spotkały się dzisiaj naprawdę dwie drużyny, które stworzyły, myślę, że widowisko, szczególnie w pierwszej połowie, które zasługuje na to, żeby ocenić je jako pojedynek dwóch najlepszych drużyn. I wydaje mi się, że za wcześnie jeszcze na to, żeby jakieś tam otwierać szampany i tak dalej, bo naprawdę jeszcze jest tyle kolejek, jeszcze się wiele może zdarzyć, ale za to, co robi zespół ŁKS-u w tym sezonie, duże słowa uznania. Ja powiem, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, tak, że w pierwszej połowie mieliśmy dwie sytuacje stuprocentowe, które zmarnował Adam Cieśliński. I w piłce nożnej często jest tak, że jak się ich nie wykorzystuje, to potem rywal nas karci i często tak bywa, że się potem schodzi z boiska pokonany. Także w przekroju całego meczu uważam, że na ten remis zasłużyliśmy i podział punktów jest sprawiedliwy. Gratuluję zawodnikom, przede wszystkim obu drużynom, stworzenia fajnego widowiska, bardzo emocjonującego do końca. Nawet w tym doliczonym czasie było wiele jeszcze emocji. Natomiast swoim zawodnikom wywiezienia bardzo cennego punktu w kontekście tej rundy i całych rozgrywek z bardzo ciężkiego terenu. Dziękuję. Muszę skomplementować zespół Podbieski Dziad. Trzeba przyznać, że dzisiaj zagrał bardzo dobry mecz. I faktem jest, że gdyby w pierwszych minutach padła bramka dla Podbeskidzia, wtedy naprawdę mecz mógłby się potoczyć troszkę inaczej. Tym niemniej z przebiegu meczu wszyscy tak ocenią, że remis jest najbardziej sprawiedliwy i oby ten poziom dzisiejszego spotkania w dalszym ciągu, tak powiem, dopingował te dwie drużyny. No i co by nie powiedzieć, no, dał nam i Podbeskidziu szansę wejścia do ekstraklasy. Meczy jest jeszcze bardzo dużo. Ten mecz, no, był na pewno kolejną jakąś przeszkodą i był bardzo ważny. Tym niemniej wynik powoduje, że ten dystans między nami, ta równowaga jest taka sama, a dystans między drużynami, które nam gonią, które nas gonią, no, jest w dalszym ciągu utrzymane. Jest to 8 punktów zarówno nad Piastem, jak i nad Flotą. Także myślę, że jakoś powoli będziemy dawali radę. Wyjeżdżamy teraz konkretnie ŁKS na wyjazd i z tych meczów musimy przychodzić punkty. To jest bardzo ważne, tak jak przywieźliśmy z Łęcznej. Jeszcze raz gratuluję trenerowi, życzę przede wszystkim sukcesu w najbliższym czasie, a więc przede wszystkim w meczach pucharowych. Zrobiliście bardzo dobrą robotę. Widać, że zespół się bardzo dowartościował. I w porównaniu z tym pierwszym meczem, który graliśmy, to na pewno ta piłka już była całkiem inna. Tam również był remis, było bardzo ciężko nam wywalczyć remis. I dlatego też, tak jak mówię, życzę sukcesu w pucharze. Bo myślę, że tu w lidze sobie dacie radę. Dziękuję uprzejmie. Posłuchałem ten mecz, co można powiedzieć, cieszymy się z tego bezbramkowego remisu. Zdawaliśmy sobie sprawę przed meczem, że zwycięstwo którejś z drużyn, czy Podbeskidzia, czy ŁKS-u w tym meczu dawałoby bardzo dobrą sytuację w tabeli. Dlatego myślę, że żadna z drużyn nie chciała stracić tutaj pierwsza bramki. W pierwszej połowie Podbeskidzie miało bardzo dobre dwie sytuacje, które wynikały z naszych błędów. Szczęście nam troszeczkę dopomogło. My mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Cieszymy się bardzo z tego, że utrzymaliśmy tą przewagę nad trzecim zespołem. Nie ma co ukrywać, zespół Podbeskidzie jest zespołem bardzo dobrym i świadczą o tym dorobek punktowy. Myślę, że jest to główny kandydat do awansu, do ekstraklasy. Co mogę więcej powiedzieć? Tak jak mówię, awans do ekstraklasy robi się rzadko między drużynami, które walczą o ten awans. Przede wszystkim robi się z drużynami z dołu tabeli. Tamte zdobyte punkty są najważniejsze, tak jak nasz ostatni mecz z Górnikiem Łęczna. I tak jak mówię, no musimy zbierać te punkty. Zdajemy sobie sprawę, że ta runda jest o wiele cięższa i ta gra może nie jest jeszcze tak efektowna, jak była w poprzedniej rundzie, ale tak jak mówię, dla nas najważniejsze jest zdobywanie punktów i ten cel, który mamy osiągnąć w czerwcu. Zdajemy sobie sprawę, że droga będzie jeszcze bardzo ciężka, bo zostało wiele meczów.